Wiem, że obecnie niewiele osób kojarzy mnie jako fotografa, biegającego z niewielkim aparatem po mieście i przyglądającego się temu, co się w owym mieście dzieje. Jednak wiele lat mojej fotograficznej działalności było związane z fotografią uliczną. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak się zabrać do niej i co robić, aby robić jak najlepsze zdjęcia. Dla większości z nas miasto jest naturalnym środowiskiem. Tu spędzamy większość swojego życia. Jednak bardzo często miasto nie jest podstawowym tematem, po który sięgamy. Żyjąc w nich, mając je na wyciągnięcie obiektywu, nie doceniamy ich fotogeniczności. Dziś podpowiem, jak dobrze fotografować miejskie uliczne tematy. Wiele osób sporadycznie fotografuje na ulicach miasta. Ale z zainteresowaniem ogląda zdjęcia wykonane w mieście. Spieszący się gdzieś ludzie, uchwyceni w trakcie codziennych czynności, uliczni sprzedawcy i ogólny zgiełk sprawia, że jest w takich fotografiach coś interesującego. Na pewno i ty nieraz zatrzymałeś się na dłużej przy tego typu zdjęciu, zastanawiając się, o czym myślą ci wszyscy ludzie, dokąd idą, kim są. Nur ten określany jest w fotografii jako Street Photo, czyli fotografia uliczna. Fotografia uliczna swoją niezwykłą popularność zawdzięcza temu, że nie wymaga dalekich wycieczek w plener. Po prostu bierzesz aparat w dłoń i idziesz na spacer po mieście. Chociaż są też inne podejścia zawierające się w zdaniu: weź aparat, usiądź na ławeczce, poczekaj. A z pewnością wydarzy się coś ciekawego. Nawet ty, choć pewnie nie zdajesz sobie z tego kompletnie sprawy, robiłeś zdjęcia, które można określić jako street photo. Nieraz zdarzyło ci się przecież wykonać fotografię podczas spaceru po Twojej miejscowości, na deptaku w czasie wakacji czy na wycieczce w innym mieście. Takie niezwykłe doświadczenie jest doskonałym wstępem. Do zainteresowania się fotografią uliczną. Kierując się wyłącznie nazwą fotografia uliczna, osoby nie mające doświadczenia mogą pomyśleć, że nurt ten dotyczy wyłącznie zdjęć wykonywanych dokładnie na ulicy. Byłoby to jednak zbytnie uproszczenie. Fotografia uliczna jest bowiem niezwykle szerokim pojęciem. Do nurtu Street Photo będą oczywiście należały zdjęcia wykonane na ulicy, ale również te zrobione w kawiarni czy na festynie. Niektórzy będą podkreślać, że prawdziwe Street Photo będzie uwieczniać życie wielkich miast, ale to jeden z mitów. Wielkość miasta nie ma żadnego znaczenia. To fakt, że może się wydawać, że w dużych miastach wiele się dzieje i przez to pojawia się duża mnogość tematów. Fotografowanie będzie po prostu łatwiejsze. Wydaje się, że w wielkim mieście można to zrobić szybciej i dokładniej. W mniejszych ośrodkach miejskich może to być zadanie trudniejsze, ale jedynie dla bardzo początkujących adeptów tego rodzaju fotografii. Fotografia uliczna jest bowiem dziedziną fotografii. Która ma za zadanie pokazać codzienność, zwykłą, szarą codzienność. Fotograf obserwuje toczące się dookoła niego życie. Należą do niego właśnie biegnący gdzieś ulicą ludzie, ludzie robiący zakupy. Ludzie gdzieś w cukierni, staruszka karmiąca go obłębie, jakiś uliczny klaun, pokaz na festynie, czy też ludzie spędzający swój wolny czas nad rzeką, strumieniem w kawiarni, na chodniku w parku. Oznacza to, że żadne z ujęć nie może być zaaranżowane czy pozowane. Fotograf stara się zatem uchwycić na swoich ujęciach sytuacje, które na bieżąco się dzieją, i on je obserwuje. Niestety często dowiadujemy się o tzw. ustawkach, które udają przypadkowe zdjęcia. Wielka szkoda. Wymóg ten nie obowiązuje w sytuacji, w której przechodnie spontanicznie reagują na obecność aparatu. To czy dana osoba spojrzy w obiektyw zasłoni go ręką, czy też wykona jakikolwiek inny ruch w stronę fotografa, nie należy przecież od woli fotografa. To jest działanie, Naszego bohatera. Takie zdarzenia należą po prostu do działań przypadkowych, a czasem powodują powstanie jeszcze ciekawszych. Bądź wyjątkowo zabawnych ujęć. W prawdziwej fotografii ulicznej nie możemy dodawać lub usuwać poszczególnych elementów zdjęcia. Można jedynie kadrować je w całości. Jeżeli chodzi o historię fotografii ulicznej, to ona rzecz jasna istnieje odkąd istnieje fotografia, bowiem fotografia, wynaleziona w XIX wieku, przeniosła się od razu na ulicę. Po prostu aparaty fotograficzne, tak jak obecnie troszeczkę w innym systemie konstrukcyjnym, non-stop towarzyszyły człowiekowi podczas jego wędrówek, spacerów, czy też normalnych spotkań gdziekolwiek w mieście. W 1916 roku nowojorski fotograf Paul Strand wykonał na ulicy fotografię niewidomej kobiety na której znajdował się napis. W tamtych czasach takie naturalne ujęcia wykonywane w otoczeniu miejskim były czymś niezwykle nowatorskim i interesującym. Jednak za prekursora współczesnej fotografii miejskiej, ulicznej uznaje się Henri Cartier-Bresson. Francuz ten był jednym z najznakomitszych fotografów XX wieku. W 1952 roku wydał on album zatytułowany Decydujący moment, w którym zamieścił ponad 100 zdjęć wykonanych właśnie w tym nurcie ulicznej fotografii. Warto podkreślić, że w tamtych czasach uchwycenie idealnego momentu było nie lada wyzwaniem. Nie istniały bowiem aparaty z możliwością fotografowania kilkudziesięciu klatek na sekundę. Dlaczego to właśnie ten fotograf uznawany jest za prekursora fotografii licznej? Otóż po ukazaniu się dokładnie tej książki zaczęto nieco inaczej patrzeć w ogóle na fotografię. Uznano za najistotniejsze jej elementy właśnie umiejętność tworzenia przez fotografa odpowiedniej kompozycji, refleksów w wykonywaniu zdjęcia, obserwacji i intuicji. Brzmi to znajomo, oczywiście przecież to podstawowe cechy charakteryzujące dzisiejszą fotografię uliczną. Innym znanym artystą North Street Photo w latach 50. był Kanadyjczyk Fred Herzog. Postać ta znana jest przede wszystkim ze swoich wędrówek ulicami Vancouver, gdzie fotografował codzienne życie mieszkańców tego znanego chyba wszystkim miasta. W jego portfolio znajdziemy ujęcia niezwykle charakterystyczne dla tej opoki. Oglądając jego pracę można dowiedzieć się, jak to było dawniej w Vancouver. I obecnie można przekonać się, jak ulice tego miasta się zmieniły. Dzisiejsza fotografia uliczna to zupełnie inne możliwości sprzętowe, a co za tym idzie, jeszcze lepsze i trafniejsze ujęcia. Warto podkreślić, że ten rodzaj fotografii może być doskonałą lekcją historii. Dzięki zestawieniu ze sobą ujęć wykonywanych w różnych okresach, możemy śledzić, jak zmieniała się ulica, jak zmieniały się zwyczaje mieszkańców, nawet moda czy też samochody, którymi się poruszamy. Wiesz już, czym jest fotografia uliczna, jak wyglądały jej początki. Zostawmy zatem teorię i przejdźmy do praktyki. Skoro jesteś tutaj oglądając mój, ten, oglądając mój film, zapewne chcesz dowiedzieć się, od czego możesz zacząć swoją przygodę z fotografią. Po pierwsze, bardzo ważne jest według mnie odszukanie swojego ulubionego miejsca, a potem bywaj tam niezwykle często o różnych porach dnia i nocy. Spaceruj spokojnie, przyglądając się wydarzeniom, lub zatrzymaj się w jednym wybranym wcześniej miejscu, obserwuj i wymyślaj kadry, po czym natychmiast przystępuj do ich wykonania. Nie zastanawiaj się, czy gdzieś kiedyś zrealizujesz te zdjęcia. Rób je dokładnie teraz. Zastanów się tylko, co chcesz przekazać przez to ujęcie, jaką ono opowiada historię. Pomagaj sobie za pomocą słów, na przykład ruch, pośpiech, pustka, tłok, samotność, radość. Opisując w ten sposób scenę, skoncentrujesz się na najbardziej istotnym fragmencie. Na początek wybierz bardzo mały obszar i przeznacz co najmniej dwie godziny na sumienne fotografowanie, nawet raz w tygodniu. Już po miesiącu będziesz mieć za sobą 4 czy 5 sesji, a one pomogą w zdobyciu pewności siebie i doświadczenia. Po drugie bądź niewidzialny. Fotograf musi widzieć wszystko, ale sam nie powinien ingerować w dziejącą się akcję. Stonowany strój, spokojne ruchy, miejsce nie rzucające się w oczy, skąd można obserwować i fotografować. To, co jest tematem kadrów, to są istotne elementy działania Street Photo. Poznaj swój aparat. W fotografii ulicznej liczy się chwila, moment. Gdy dostrzeżesz interesującą sytuację, korzystne ułożenie osób czy przedmiotów będziesz miał tylko jedną szansę, żeby wykonać niepowtarzalne ujęcie. Decydujący moment. Ważne jest zatem, abyś doskonale oponował swój sprzęt. Jeśli dobranie odpowiednich ustawień, czyli czasu otwarcia migawki, wartości przysłony czy też czułości ISO wciąż zajmują Ci dłuższą chwilę, Prawie na pewno przegapisz właściwy decydujący moment. Jeżeli uczysz się fotografowania ulicznego i jeszcze nie radzisz na zbyt dobrze z ustawieniami aparatu, to lepiej w decydującym momencie skorzystać nawet z trybu automatycznego i mieć zdjęcie, niż go nie mieć. No ale zdecydowanie lepiej jest sterować tymi wszystkimi parametrami. Aparatu, żeby uzyskiwać zdjęcia takimi jakimi chcemy, aby one były. Bo przecież ruch, bo przecież głębia ostrości. To są istotne elementy, które mogą w sposób drastyczny zmienić wymowę kadru. Na swoje uliczne spacery zabieraj tak mało sprzętu, jak tylko można. Na początku trzeba sprawdzić, jaki rodzaj aparatu i obiektywów jest nam najbliższy. Tu nie ma standardów. Zatem można rozpocząć yy, przygodę z fotografią liczną w ten sposób, że zabieramy nawet troszeczkę za dużo sprzętu, ale potem testujemy, wybieramy i wybieramy te najbardziej dogodne dla nas narzędzia. Potem warto wszystko co zbędne eliminować i zabierać tylko to, co rzeczywiście jest wykorzystywane podczas danej sesji. Można oczywiście nosić dużo sprzętu, no ale pamiętajmy, że trudno jest to wszystko gdzieś położyć i skorzystać. Fotografując w mieście, preferuję mniejsze aparaty z lżejszymi obiektywami, mieszczące się w małej naramiennej torbie. W wielu ujęciach ważny jest szybki autofokus aparatu no i obiektywu oraz odpowiednia liczba zdjęć seryjnych. Lubię takie dynamiczne ujęcia, w których osoby w mojej scenie się przesuwają. Kolejnym ważnym elementem jest działanie bez pośpiechu. Jak to powiesz teraz? Przecież dopiero co była mowa o tym, że w fotografii ulicznej liczy się czas i refleks. To prawda, liczy się czas reakcji w momencie, gdy już dostrzeżesz interesującą scenę. Aby ją jednak wypatrzeć, nie możesz pędzić przez miasto niczym sprinter. Odetchnij, rozejrzyj się, zajrzyj w każdy zakamarek. Nie przejmuj się, jeśli będziesz wyglądał przy tym nieco dziwnie. W końcu szukasz niepowtarzalnego ujęcia, a to jest warte nawet zdziwionych spojrzeń yy, przechodniów. Jednocześnie cały czas trzymaj aparat włączony i gotowy do robienia zdjęć. Znalazłeś idealny kadr, a brakuje Ci wkomponowanego w weni człowieka? Zaczekaj na niego. Jeśli będziesz uważny, na pewno w końcu dostrzeżesz wymarzone ujęcie. Najpierw musisz odszukać znakomitą scenografię z ekstra światłem, a potem poczekać na aktorów w tej scenie. Warto też zapamiętać, że ludzie w swoim pośpiechu nie zwracają uwagi na to, co się dzieje wokół nich, zatem kompletnie ich jako fotografowie nie interesujemy, aż do czasu, kiedy bezpośrednio staniemy na ich drodze. Większość przechodniów nie zauważa fotografa. Dlatego też nie przejmujmy się tym, czy ktoś na nas patrzy, czy ktoś nas obserwuje. Najczęściej nikt na nas nie będzie zwracać uwagi. Ale co się stanie w chwili, kiedy jednak ktoś zwróci na nas uwagę? Zostałeś zauważony bohater twego ujęcia. podszedł do ciebie. No po prostu nie panikuj. Wyjaśnij nam spokojnie co robisz i dlaczego. Nie kłam, ja zawsze mówię prawdę. Zapewnij, że nie zamierzasz bez zgody nigdzie publikować tego jego wizerunku, jego zdjęcia. Porozmawiaj przez chwilę z tą osobą, może dowiesz się o niej czegoś ciekawego, co pozwoli ci inaczej spojrzeć na wykonane ujęcie. Często też zdarzy się, że fotografowana osoba Cię zauważy, ale w żaden sposób nie zareaguje. Nie uciekaj, wykonaj zaplanowane ujęcie, a po wszystkim uśmiechnij się do niej, pomachaj czy wykonaj jakiś przyjazny gest. Takie drobne uprzejmości zaskarbią Ci sympatię ludzi dookoła i sprawią, że będziesz się czuć swobodniej, a Twoje ujęcia będą jeszcze lepsze. Nie każde zdjęcie uliczne jest portretem i obecność w nim człowieka często podkreśla jedynie dynamikę sceny. Generalnie nie bój się. Stres związany z kierowaniem obiektywu na zupełnie obce osoby jest czymś absolutnie naturalnym. Musisz go jednak przełamać, przyjąć, że jest czymś bardzo oczywistym, jeśli chcesz zajmować się fotografią uliczną. Nie jest dobrym pomysłem gdzieś czajenie się, podkradanie się i robienie zdjęć gdzieś z jakiegoś ukrycia. Takie działanie może doprowadzić tylko do bardzo szybkiego i niedobrego spotkania z kimś, kto będzie wówczas bardzo agresywny. Fotografowanie ulicznego zgiełku nie jest niczym złym ani nielegalnym. Jeśli jednak krępujecie celowania aparatem w obcych ludzi, spróbuj na początek udawać, że fotografujesz architekturę. Po prostu popatrz gdzieś w kierunku domów, wystaw sklepowych czy jakichś elementów architektonicznych, a gdzieś tylko tak kątem pokaż jakieś działanie człowieka. Na początek to powinno wystarczyć. Jeśli nie przełamiesz swojego strachu, nie odszukasz czegoś, co jest naturalną radością fotografowania w mieście. W tego rodzaju fotografii często odwiedza się ulubione miejsca i poznaje się przybywających w nich ludzi. Z biegiem czasu ułatwia to fotografowanie. Pamiętaj, żeby w postprodukcji nie upiększać zdjęć. Fotografia uliczna to przede wszystkim realizm. Nie przesadzaj zatem z retuszem w programie graficznym. Minimalna obróbka, podobnie jak w każdym rodzaju fotografii, jest oczywiście niezbędna. Fotografia uliczna ma jednak to do siebie, że ujęcie jest albo dobre, albo złe no i żadna ingerencja przy pomocy programów graficznych tego nie zmieni. Bardzo ważnym aspektem jest także to, żeby się nie zniechęcać na początku. Fotografia uliczna nie należy do najłatwiejszych. Większość naszych ujęć będzie nieudana, zwłaszcza na początku. Trzeba być wytrwałym i fotografować do skutku. Z pewnością ze wszystkich wykonanych fotografii wyłoni się chociaż kilka procent takich zdjęć, które będą chwytały za serce i umysły naszych widzów. Pamiętaj też, żeby ubierać się wygodnie. Niby rzecz oczywista, jednak nie każdy o tym pamięta. Naturalnie i wygodnie ubierajmy się tak jak większość przechodniów, żeby być naturalnym elementem całego powiedzmy ekosystemu ulicy. Zadbajmy o ubranie, które nie będzie krępowało i które będzie absolutnie naturalne wobec tych wszystkich ubiorów, które będą nosić bohaterowie naszych zdjęć. Skupmy się przede wszystkim na zdjęciach. Na koniec parę słów na temat samego sprzętu i tego, jakie parametry dobrać. Przede wszystkim pamiętaj o tym, że sprzęt nie jest najważniejszy. Wbrew przekonaniu niektórych amatorów, to czym fotografujesz, nie jest aż tak istotne. Najważniejsze jest to, żeby dobrze poznać swój aparat. I dobrze się nim posługiwać. Oczywiście w fotografii ulicznej lepiej sprawdzają się małe bezlusterkowce niż na przykład wielkie lustrzanki czy też niezbyt dobre kompakty. W tym drugim przypadku czas pomiędzy naciśnięciem spustku, spustu migawki a wykonaniem zdjęcia jest bowiem nieco dłuższy, co może sprawić, że interesujący moment zniknie, przeminie. Pamiętajmy jednak, że fotografia uliczna istnieje od czasów, kiedy to aparaty nie miały. Parametrów nawet o tak zbliżonych do dzisiejszych prostych kompaktów. To, jakie parametry powinien mieć nasz aparat, zależy od warunków, w jakich mamy zamiar fotografować. Jeśli planujemy zdjęcia nocne przy słabym świetle ulicznych latarni, musimy zwrócić uwagę na te modele aparatów, które osiągają dobre rezultaty przy wysokiej czułości ISO. Wbrew pozorom do fotografowania w nurcie ulicznym nie potrzebujemy teleobiektywu, chociaż czasami się przydaje. Najlepiej sprawdzają się jasne obiektywy ogniskowych od mniej więcej 24 do 70, chociaż ja uwielbiam używać obiektywy szerokokątne. Czyli zabieram ze sobą obiektyw 1424-2470, a jeżeli mam w planach fotografowania architektury, to zabieram też obiektyw o nieco dłuższej, ogniskowej, ale lekki, taki bardzo kompaktowy obiektyw o ogniskowej 50250 jest bardzo leciutki i mieści się wygodnie w torbie. Jeżeli chodzi o podstawowe ustawienia, to generalnie rzecz biorąc, fotografuję z nieco wyższym ISO z reguły między 100 a 400, kiedy jest mało światła, to wówczas podnoszę to ISO. Fotografuję bardzo jasnymi obiektywami i pracuję głębią ostrości. W fotografii miejskiej to jest niezwykle ważne, że możemy podkreślać znaczenie poszczególnych planów poprzez mocniej otwartą lub mocniej domkniętą przysłonę, w zależności od tego, jak ma się kształtować głębia ostrości w naszym kadrze. Jeżeli widzimy, że nasi bohaterowie będą poruszać się gdzieś po pierwszym planie, wówczas, zdecydowanie, na przykład lepiej jest otworzyć przysłony, aby tylko oni byli zasadniczymi bohaterami naszego kadru. Tutaj też nie ma standardów. Natomiast jeżeli chodzi o używanie obiektywu szerokokątnego, to używam go wówczas, kiedy potrzebuję dużej głębi ostrości oraz wtedy, gdy chciałbym sfotografować dużą przestrzeń dziejącej się akcji. Tutaj pamiętajmy, że w przypadku obiektywu szerokokątnego, czyli obiektywu powiedzmy ogniskowy 14 czy też 20 mm, jeżeli domkniemy przysłonę do wartości, F8, F11 to ukształtujemy bardzo dużą głębię ostrości, a co za tym idzie, wiele obiektów znajdujących się w kadrze będzie finalnie na naszym zdjęciu pokazana jako ostre. Wszystko zależy od naszego finalnego wyobrażenia zdjęcia, nad którym pracujemy. Jeżeli chodzi o inne podstawowe ustawienia sprzętu, to musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, czyli po pierwsze decydujmy się raczej na ustawienie ostrości za pomocą autofokusa, dlatego jest ważny ten precyzyjny, szybki autofokus. Rzadko sprawdza się ostrzenie ręczne. Trzeba wówczas też pamiętać o odpowiednio dobranej przysłonie, która ma zapewnić dobrą głębi ostrości. Fotografia uliczna towarzyszy nam już od dawna. Jej niezwykła popularność sprawia, że przykłady zdjęć wykonanych w tym nurcie znajdziemy w portfolio wielu fotografów. I ty możesz zacząć swoją przygodę z tego typu fotografią. Nie wymaga to od nas specjalnego przygotowania. To jest po prostu łatwy spacer. Wystarczy ci znajomość Twojego aparatu, odrobina wolnego czasu i motywacja do wyjścia. Wiele osób odczuwa strach przed fotografowaniem na ulicy. Nie bójmy się, nie robisz przecież nic nielegalnego. Problemy prawne mogą wynikać tylko z jakichś konkretnych sytuacji. Jeżeli chcesz na ten temat więcej się dowiedzieć, to jest taka książka i warto z niej skorzystać, aby nieco bardziej dogłębnie wniknąć w zagadnienia związane z prawem do fotografowania z różnych miejsc, różnych obiektów. Ale od razu Ci podpowiem, że tutaj sprawa wcale nie jest taka oczywista i jasna, jak pozornie mogłoby się wydawać. Nie bój się zaczynać fotografii miejskiej. Natychmiast bierz aparat, który masz pod ręką, wychodź i rób zdjęcia. Pamiętaj o tym, żeby zobaczyć jeszcze koniecznie ten film. Pamiętaj o kciuku, subskrypcji i komentarzu pod tym filmem. Bardzo serdecznie dziękuję osobom, które wspierają finansowo moją twórczość. Ciebie także zachęcam do skorzystania albo z systemu Patronite, albo z systemu postawienia kawy. Dziękuję Ci serdecznie. Zobacz jeszcze galerię, która będzie za chwilę z moimi zdjęciami ulicznymi. I do miłego zobaczenia w następnym filmie. Czołem!